konsulacie generalnym we Lwowie odbyło się spotkanie z posłami, którzy obserwowali wybory prezydenckie na Ukrainie. Dzień po wyborach przybyli do polskiej placówki, by spotkać się z przedstawicielami polskich organizacji i mediów ze Lwowa. Z lwowskimi Polakami spotkali się Barbara Bartuś i Halina Szydełko z Prawa i Sprawiedliwości oraz Czesław Mroczek i Tomasz Lenz z Platformy Obywatelskiej. Nasza misja składała się z 8 posłów, z tego 4 przyjechało z nas tutaj. Odwiedzaliśmy komisje wyborcze zarówno w samym Lwowie, ale także w okręgu lwowskim. Moja mama urodziła się w Chromochorbie i tu mieszkała do czasu II wojny światowej. Rodzina polska, moi dziadkowie, stryjkowie uczestniczyli w II wojnie światowej i po II wojnie światowej wyemigrowali na tereny, u nas zawsze się w domu mówiło na zachód. Mam takie spojrzenie i ze wspomnień mojej mamy i z tego, co teraz się dzieje na Ukrainie. Myślę, że to jest trudna historia i musimy też tę historię, prawdę poznawać. Dzisiaj był ruszony temat szukania grobów. Myślę, że jeszcze wiele przed nami do zrobienia. Dla części parlamentarzystów nie był to pierwszy pobyt na Ukrainie. Halina Szydełko odwiedzała regularnie. No bardzo miło, zawsze wspominam te wizyty we Lwowie. Zawsze tutaj szukamy tych śladów polskości, których nie brakuje. Ale tym razem ze względu na naszą misję mieliśmy również możliwość poruszania się po Ukrainie, tak więc polska szkoła, dom polski, no jestem pod ogromnym wrażeniem, że to są tak zadbane, tak piękne obiekty, a wiemy, że zdobywane nie bez trudu. Spotkanie poprowadził i przedstawił liderów organizacji konsul generalny Rafał Wolski. Lwowscy Polacy opisali działalność swoich organizacji i podzielili się bolączkami. Duże zainteresowanie wzbudziło odrodzenie tradycji Pogoni Lwów. Tomasz Lenz przyznał, że wysoko ceni lwowskie tradycje sportowe. Pogoń Lwów w okresie międzywojennym rządziła niekiedy w Lidze Polskiej. Jeżeli ktoś się miał bać kogokolwiek, mówię tu o Legii Warszawa, to właśnie Pogoni Lwów. I szkoda bardzo, że przez tyle lat Pogoń Lwów nie istniała, ale to, że się odrodziła dzięki takim wspaniałym ludziom, wspaniałym Polakom tu we Lwowie, wszystkich cieszy. I myślę, że po stronie ojczyzny, po stronie wielu pasjonatów sportu znajdzie wielu tych, którzy pomogą, wesprą, będą pamiętali o potrzebach Pogoni. Polityk z PO dodał, że jego pradziadek zginął gdzieś na Ukrainie w czasie wyprawy kijowskiej. W 1920 roku mój pradziadek Jan Lenz zginął właśnie na wojnie z bolszewikami. Nie wiem, gdzie jest pochowany, nigdy nie dowiedzieliśmy się, gdzie został pochowany właśnie tutaj na wschodzie. Natomiast w parafii świętego Mateusza w Gębicach, to jest powiat mogileński, z którego pochodzę, jest tablica upamiętniająca właśnie mojego pradziadka, że zginął za ojczyznę. Dlatego dla mnie zapalenie zniczy tutaj i upamiętnienie tych miejsc, gdzie leżą polegli żołnierze, jest bardzo wzruszające i dla mnie to jest taki ważny moment także pobytu tutaj we Lwowie. Choć spotkanie z parlamentarzystami odbyło się 1 kwietnia, obecnie starali się zachować powagę. Nie zabrakło jednak żartów i wydarzenie upłynęło w serdecznej atmosferze. Wizyta w konsulacie była ostatnim punktem programu pobytu posłów na Sejm na Ukrainie.